Obiegowa opinia głosi, że gazetą można zabić muchę i polityka, a jeśli gazeta opublikuje zapis taśm, które pogrążają polityka, do tej pory często oznaczało to koniec politycznej kariery, ale w tym roku nieco to się zmieniło. Być może taśmy nam spowszedniały, być może nie było aż tak spektakularnych. No, najbardziej doświadczonym w tym względzie jest Adam Hoffman, którego co najmniej dwukrotnie nowe nagrania obserwowaliśmy. I za każdym razem partia broniła go coraz mocniej. Wydawało się, że problemy z CBA zakończą karierę Hoffmana, ale i z tego wyszedł obronną ręką. Z kolei poseł Ireneusz Raś nazwał przez telefon dziennikarza kretynem. Być może obawiał się, że będzie kolejnym bohaterem taśm, więc postanowił sam wyjść z inicjatywą. Nagrywam pana, ostrzegał dziennikarza. Choć ta sprawa przeszła bez większego echa, to poseł Raś może mówić o mniejszym szczęściu. Choć jest szefem Sejmowej Komisji Sportu, to został pominięty w rekonstrukcji rządu. Ministrem sportu został jego dotychczasowy zastępca Andrzej Biernat.